Dzień dobry. Nazywam się Anna Onichimowska i miło mi spotkać się z Wami. Wiem, że mam przyjemność z klasami czwartą i szóstą, które miały przyjść na spotkanie online w bibliotece w Pyskowicach. Urodziłam się w Warszawie, ale od kilku lat mieszkam w Lundzie. Jest to miasto na południu Szwecji. Miasto uniwersyteckie, wesołe, zielone, wszyscy jeżdżą tu na rowerach i jest taka kosmopolityczna atmosfera, dużo studentów z całego świata i wszyscy są na wszystko otwarci. W Polsce nie byłam dosyć dawno, ze względu na pandemię oczywiście, już się bardzo za tym stęskniłam, przyznaję. Mam jutro pierwsze szczepienie i w związku z tym mam nadzieję, że za miesiąc uda mi się do Polski przyjechać, chociaż wiem, że sytuacja jest w kraju nie najlepsza na razie. Może zanim odpowiem na Wasze pytania i zanim pokażę Wam kilka ze swoich książek, kilka, ponieważ napisałam ponad 50, więc trudno jest mi mówić o wszystkich, powiem parę słów o sobie i o swoich marzeniach i o tym, co się działo, kiedy byłam mała i jak to się stało, że zaczęłam pisać. Urodziłam się, już to chyba wspominałam, że urodziłam się w Warszawie i większość część życia spędziłam w Warszawie. I kiedy byłam małą dziewczynką, uprawiałam wyczynowo sport, jeździłam figurowo na łyżwach, byłam zawodniczką. I marzyłam o tym, żeby w przyszłości tańczyć, żeby być tancerką, żeby występować na scenie. To marzenie mi nie wyszło, ponieważ rodzice uznali, że to może nie jest najlepszy pomysł. Później miałam różne pomysły na swoje życie, na przykład zbierałam kamienie, chciałam być geologiem. Zawsze interesowały mnie podróże, w którym mnie zaszczepił mój ojciec. Mama była lekarzem, a tato był dziennikarzem i podróżnikiem. Podróżował po najdalszych zakątkach świata, po Afryce, Ameryce Południowej, Azji. Przywoził do domu mnóstwo kapitalnych zdjęć, równie kapitalnych filmów, kapitalnych opowieści. I ja marzyłam, żeby podobnie jak mój tatuś podróżować i pisać. I to marzenie już mi się spełniło, ponieważ moje życie w dużej mierze upłynęło na podróżach i zawsze wykorzystywałam każdą okazję, żeby wyjechać i żeby zwiedzać. I mało jest takich stron świata, które nie odwiedziłam i wciąż mam na to bardzo dużą ochotę. No i piszę, tylko nie jestem tak jak mój ojciec dziennikarką, tylko moja praca polega na wymyślaniu historii i na zapisywaniu tych historii. Właśnie najważniejsze jest chyba, właśnie nie wiem, czy jest najważniejsze wymyślanie, czy zapisywanie. Zresztą często ja pisząc przy okazji wymyślam. Ponieważ muszę Wam powiedzieć, że są bardzo różne techniki pisania. Są pisarze, którzy w momencie, kiedy siadają do książki, wiedzą o powieści wszystko. Wiedzą, znają bohaterów, wiedzą, co im się wydarzy, znają wszystkie, układają sobie nawet bardzo dokładnie plan opowieści i dokładnie wiedzą, do czego zmierzają. Ja lubię pisać bardziej spontanicznie i absolutnie nie lubię znać zakończenia. Podobnie jak Wy, kiedy czytacie książkę, też jesteście bardzo ciekawi, do czego historia zmierza, prawda? Co spotka bohaterów. I ja właściwie piszę podobnie jak Wy czytacie. Stwarzam bohaterów, oczywiście wiem, o czym chcę historię opowiedzieć, a później jakby śledzę losy bohaterów, daję im bardzo dużą swobodę i przeżywam razem z nimi bardzo mocno wszystkie ich przygody. Razem z nimi się śmieję, razem z nimi się martwię, razem z nimi się boję. Zależy od tego, co oni akurat przeżywają i o czym jest książka. Piszę bardzo różne rzeczy. Napisałam wiele książek, znaczy teraz mówię o książkach dla dzieci z gatunku fantasy. Nie wiem, czy wolicie właśnie takie książki, w których pojawiają się istoty z innych światów.
Czy wolicie książki realistyczne, czyli takie, w których możecie spotkać waszych kolegów, koleżanki, rozpoznać się w głównym bohaterze? Nie wiem też, jakie lubicie typy zakończeń. Czy wolicie zakończenia mroczne, w których ginie główny bohater na przykład i cała historia kończy się jakąś katastrofą? Czy lubicie happy endy? Czy też może lubicie, podobnie jak ja, zakończenia tajemnicze? Jak rozumiem zakończenia tajemnicze? Dla mnie zakończenia tajemnicze to są takie, w których możecie sobie sami wyobrazić dalszy ciąg przygód bohaterów. Ponieważ uważam, że nie istnieją zamknięte światy i o każdym świecie można jeszcze dalej kontynuować opowieść. I taka formuła bardzo, bardzo mi odpowiada. Ale przez te moje otwarte zakończenia przyznaję, że wielokrotnie wpadałam we własne sidła, ponieważ czytelnicy przywiązują się do moich bohaterów i zaczyna działać taka zasada jak w serialu, że chcemy wiedzieć, co się dalej w tym świecie zdarzyło, co się dalej zdarzyło bohaterowi. Ponieważ lubię mieć kontakt z czytelnikami i często na czwartej stronie okładki podaję kontakt do siebie. Kiedyś była to skrytka pocztowa, no w dalszym ciągu ta moja skrytka pocztowa jest na czwartych okładkach wielu moich książek. No ale teraz skrytka jest w Warszawie, a ja mieszkam w Szwecji. W związku z tym oczywiście bardzo rzadko ją opróżniam, no jeszcze rok temu bywałam w Warszawie regularnie. Teraz ostatni raz byłam prawie rok temu w Polsce, więc no, ta skrytka praktycznie jest skrytką martwą. Natomiast zachęcam was do pisania maili, jeżeli będziecie chcieli mieć ze mną kontakt. Mój mail to jest anna.onichimowska@poczta.onet.pl. Kiedy mam osobiste spotkania z dziećmi, takie, że mogę was widzieć, nie tylko z dziećmi, w ogóle z publicznością, widzę waszą reakcję na to, co mówię i też zwykle są jakieś spontaniczne pytania. Dostałam od was 5 pytań, no nie jest to zbyt dużo, ale ja to rozumiem. No ciężko jest tak pytać osoby, której się nie widziało. Też nie wiem, ile moich książek do tej pory czytaliście i czy w ogóle jakieś, no mam nadzieję, że jakieś są za wami, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu zachęcę was do sięgnięcia chociaż po jakąkolwiek. Kiedy miałam mnóstwo spotkań z dziećmi, jeździłam po Polsce, po bibliotekach i spotykałam się, było mnóstwo pytań spontanicznych, dosłownie o wszystko, o to, czy mam brata, czy mam siostrę, czy mam zwierzęta, czym zajmowali się moi rodzice, jakie miałam hobby. Więc może tak szybciutko odpowiem. Mam brata Grzesia, młodszego. Bardzo często miałam zwierzęta, jak byłam małą dziewczynką, miałam i rybki, i żółwia, i chomika, i kilka psów po kolei, a później miałam ukochanego kota Miśka, którego już niestety nie ma, gdzieś tam sobie biega po niebieskich łąkach i żyje jedynie w wieczorynkach z kotem Miśkiem. Teraz niestety nie mamy żadnego zwierzaka, ponieważ lubimy podróżować, no a wiecie, jak to jest ze zwierzętami, no w tym momencie mielibyśmy z tym kłopot, trzeba by było kogoś prosić o pomoc albo szukać hotelu dla psa czy kota. Bardzo żałuję zwierzaka. Zwierzaka w tej chwili nie mamy. Zwykle też pytania były właśnie o ostatnią książkę, o plany na przyszłość. Tutaj zresztą wydrukowałam sobie te pytania. Od was też coś takiego się pojawia. O czym będzie kolejna książka? No więc przyznam się, że dopiero skończyłam poprzednią i to jest taki moment przerwy, natłok pomysłów. Też jest pytanie o czerpanie pomysłów. Skąd czerpie pani pomysły do pisania nowych książek? No więc słuchajcie, pomysłem może być absolutnie wszystko.
Może być list od Was, może być Wasze pytanie, może być fragment artykułu w gazecie, może być zasłyszana rozmowa w kawiarni, może być sen, może być po prostu wszystko, może być jakiś, często pomysł rodzi się ze zdumienia, ze zdziwienia, że jakaś sytuacja ma miejsce. Chciałabym teraz napisać książkę o dziadku, który jest trochę roztargniony, który ma bardzo fajny kontakt ze swoimi wnukami i swoimi dziećmi, ale jednocześnie jest bardzo roztargniony i właściwie dzieci są w jakimś sensie mądrzejsze od niego. Tak sobie to wyobrażam. Jeszcze nie wiem, z jakiego punktu widzenia to napiszę, bo muszę Wam powiedzieć, że to jest strasznie ważne, punkt narracji. Wiem, że to jest bardzo trudne słowo, ale na pewno już w szkole rozmawialiście o narratorach i nie wiem, jakiego typu narrację Wy lubicie najbardziej. Czy to jest narrator trzecioosobowy, czyli opisuje o świecie, który z dystansu, czyli mówię, co się Paweł zrobił to, a Ala zrobiła tamto. Czy wolicie narrację pierwszoosobową, czyli ja zrobiłem, przeżyłem, zdarzyło mi się. Punkt narracji w ogóle decyduje o całej historii. Czy to jest historia przepuszczona przez punkt widzenia osoby, która opowiada, czy jest to jak gdyby świat zobiektywizowany, który jest opisywany z różnych punktów widzenia. Moja ostatnia wydana książka nosi tytuł Wędrówka. Gdzieś tu ją sobie przygotowałam. Wędrówka. Czyli znowu książka o konieczności wędrowania, ponieważ ja coś takiego w sobie czuję. Mam w sobie konieczność wędrowania i oczywiście, ponieważ od wielu miesięcy nie mogę wędrować, to mogą być nawet wędrówki małe. Jeżeli wyruszymy gdzieś, zawsze idziemy w prawo, a pewnego dnia pójdziemy w lewo i pójdziemy nawet do innego lasu albo inną ścieżką przez ten sam las, albo pójdziemy w drugą stronę niż zwykle. I jeżeli mamy szeroko otwarte oczy i uszy, może nas spotkać coś zupełnie innego. Dostrzeżemy inne rzeczy, inne domy, w inny sposób będziemy obserwować drzewa, ptaki, świat. Wędrówki na tym polegają i im wędrówka odbywa się w wolniejszym tempie, takie wolne podróżowanie ma naprawdę ogromny sens, ma ogromny potencjał w sobie odkrywania nowych światów. To nie muszą być wielkie światy, to nie musi być od razu Afryka, to może być najbliższa wioska, najbliższe miasteczko, najbliższy las, tylko uwrażliwia nas na odkrywanie nowych rzeczy. Wędrówka. Książka, którą skończyłam, nosi tytuł Chłopiec i Wilk, no ale na razie to jest tajemnica, no na razie nie bardzo powinnam za dużo mówić o tej książce. Którą swoją książkę lubi Pani najbardziej? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ jak się napisało ponad 50 książek, no tych książek jest wiele, do których jestem przywiązana, do których mam ciepły stosunek, ale oczywiście są takie moje ulubione dzieci. Jednym z takich ulubionych dzieci jest książka Koniec Świata i Poziomki. O, to jest jedna z edycji. Co to znaczy jedna z edycji? To znaczy, że było wiele wydań w wielu wydawnictwach i każde wydanie było ilustrowane przez kogoś innego. Akurat to jest ilustrowane przez Jasię Sedlaczek. Koniec Świata i Poziomki. Historia rodzinki, cudnej rodzinki, która pewnego dnia musi wyruszyć w podróż na koniec świata. Nie odpowiedziałam jeszcze na dwa pytania z tych pięciu, które mi przysłaliście. Bohaterką której swojej książki chciałaby Pani być? No zastanawiałam się nad tym pytaniem dosyć długo. Wydaje mi się, że może
którymś z bohaterów właśnie tej mojej ulubionej książki Koniec Świata i Poziomki. Koniec Świata i Poziomki, nie wiem, może Mamusią, a może Małym Karolkiem. Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że chciałabym przeżyć te przygody, które przeżyła ta rodzinka. A dlaczego to jest moja ulubiona książka? Może dlatego, że ja lubię książki, w których oczywiście dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Staram się oczywiście, żeby we wszystkich moich książkach akcja była żywa i ciekawa, żeby książki były ciepłe, no i żeby były tajemnicze. I ta książka moim zdaniem taka jest. Ta książka akurat nie rozrosła się w cykl. Wspominałam, że wiele książek się rozrosło. Bardzo kiedyś popularna była mini książeczka Daleki Rejs, książka o dwóch chłopcach, dwóch braciach, którzy nie bardzo się mogą ze sobą dogadać i ich największym marzeniem jest wyruszenie w daleki rejs i odnalezienie swojego taty, który gdzieś w tajemniczych okolicznościach zniknął. I książka, która wzbudziła niesamowity odzew, ponieważ po jej napisaniu dostałam dwa worki listów od dzieci. I we wszystkich listach powtarzała się ta sama prośba, żeby tego tatusia koniecznie odnaleźć. I na podstawie tych, znaczy pomyślałam sobie, że skoro tak chcecie, skoro tak chcą moi czytelnicy, muszę rzeczywiście się za nim rozejrzeć i powstała książka Gdzie jesteś, tatusiu? Teraz te dwie części są wydane razem w jednej książce. Powinnam wspomnieć na pewno o książce Dzień czekolady, ponieważ no muszę wam się przyznać, że nie wszystkie moje książki są lekkie, łatwe i przyjemne i wesołe. Piszę i takie. Również są takie, w których poruszam wasze problemy, różne ważne sprawy, które was spotykają. Jest to książka o miłości i jest to książka o śmierci. Jest to książka o dwojgu dzieciach, o Dawidzie i Monice, o uczuciu, które ich połączyły i o tym, dlaczego tak się stało, o ich tęsknocie za bliskimi, którzy odeszli i o radzeniu sobie z tą tęsknotą. Na podstawie Dnia Czekolady powstał film pod tym samym tytułem. Może niektórzy z was go obejrzeli, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że może jeszcze będziecie mieli okazję. Dzień Czekolady bardzo polecam. Też dla tych, którzy lubią takie książki trochę refleksyjne, polecam zbiór opowiadań Najwyższa Góra Świata, opowiadania o dzieciach, które mają kłopoty. Muszę wam powiedzieć, że ja pisuję nie tylko książki, ale również scenariusze. Na pewno wiecie, co to słowo znaczy. Piszę scenariusze dla teatru radiowego, dla telewizji, również dla filmu. I w swoim czasie, no to było już trochę lat temu, był bardzo popularny teatr telewizji dla dzieci. Dla dzieci i młodzieży. I ten teatr zwrócił się do mnie o napisanie właśnie scenariuszy do spektakli teatralnych według opowiadań z Najwyższej Góry Świata. Są to opowiadania i były to spektakle znakomite, zresztą wielokrotnie nagradzane w reżyserii świetnych reżyserów i bardzo dobry, występowali naprawdę znakomici aktorzy. A więc opowiadania o dzieciach, które mają kłopoty, które mają takie kłopoty, z którymi sami nie są w stanie sobie poradzić. Same dzieci nie są w stanie sobie poradzić, są wobec nich bezradne. Mam nadzieję, że wy takich problemów nie macie, ale też tutaj na czwartej stronie też podałam swój namiar na siebie, aby te dzieci, które mają ochotę podzielić się ze mną jakimś zmartwieniem, żeby miały taką możliwość. I przyznam się, że dostawałam i czasami jeszcze dostaję listy i maile i mam kilku takich korespondentów, kilku, których ja nazywam moimi wychowankami, kilkoro dzieci, które zaczęły do mnie pisać, kiedy miały lat kilka, a w tej chwili już są po studiach, już mają założone rodziny. No bardzo to jest miłe uczucie, taka przyjaźń, która
która przetrwała przez wiele, wiele lat. Najwyższa góra świata. Ale oczywiście większość moich książek, chyba większość, jest wesoła. Ja tutaj sobie przygotowałam, ale obawiam się, że nie zdążę wam przeczytać, ponieważ mamy ograniczony czas emisji, bardzo żałuję, ponieważ ja oczywiście wydałam mnóstwo pojedynczych książek, ale też pisuję opowiadania do rozmaitych antologii i przygotowałam sobie akurat tę antologię 12 ważnych praw. To jest 12, no na pewno słyszeliście o tym, że dzieci też mają swoje prawa. I to jest, macie prawo do na przykład właściwych warunków i godnego życia. Prawo do opieki lekarskiej, prawo do utrzymywania kontaktu z rodzicami, prawo do równouprawnienia, prawo do wyrażania swoich poglądów, opinii i emocji, prawo do prywatności, prawo do informacji i prawo do życia bez przemocy. I to jest akurat opowiadanie mojego autorstwa w tej antologii 12 ważnych spraw. Prawo do życia bez przemocy. Czy zdążę kawałeczek przeczytać? Może bardzo krótki fragment. Prawo do życia bez przemocy, czyli o fasolce, szaliku i pryszczatym. Ten dzień zaczął się tak jak zwykle, a potem już wszystko było inne. Zjadłem na śniadanie kanapkę z serem i jajecznicę ze szczypiorkiem. Popiłem herbatę i pomogłem Zosi zaszurować buty. Zosia ma już 5 lat i czasem robi to sama, ale nigdy rano przed wyjściem do przedszkola. Jej przedszkole przylega do mojej szkoły, dlatego to ja ją odprowadzam. Jeszcze w zeszłym roku odwoził nas tato, ale teraz wyjechał do pracy i przez jakiś czas musimy radzić sobie we trójkę z mamą. I radzimy sobie całkiem nieźle. Niekiedy nawet myślę, że lepiej, bo tato bywał nerwowy i na nas krzyczał. A teraz żyjemy spokojnie, mama zrobiła się weselsza, a Zosia przestała sikać do łóżka, co jej się często zdarzało. Zawiązałem nowy szalik w barwach drużyny piłkarskiej, której kibicuję, i zarzuciliśmy plecaki. Moja siostra wzięła ze sobą słoiczek z fasolką. Doglądała jej od ponad tygodnia. Powlewała ją codziennie i patrzyła, jak kiełkuje i rośnie. Każde dziecko miało wyhodować jakąś roślinkę. Zosia była ze swojej bardzo dumna. Do szkoły można było iść normalną ulicą, prosto przed siebie i potem w prawo, albo skrótem przez podwórka i mały skwerek. Chodźmy tamtędy, zdecydowała Zosia, pokazując przesmyk między domami. No i ten przesmyk okazał się bardzo pechowy. Okazało się, że czyhała tam banda pryszczatego, którzy zdarli szalik klubowy z szyi naszego bohatera, a Zosi stłukli słoiczek z fasolką. Co się dalej zdarzyło, jak sobie poradzili, poradził brat i siostra z tą całą sytuacją. Okazało się, że nie były to zresztą jedyne dzieci na tym osiedlu, które były ofiarami przemocy bandy bardzo niesympatycznych chłopaków. Dowiecie się po przeczytaniu tego opowiadania. Też wam bardzo polecam tę serię. Zawsze jest 12, jest 12 ważnych osób, 12 ważnych praw, 12 ważnych emocji i tak dalej. Następna antologia, czyli zbiór opowiadań, który chciałam wam zaprezentować, to są Wszystkie kolory świata, w którym jest również moje opowiadanie. Bardzo ważna książka. Książka o tym, że świat jest kolorowy, że każdy z nas jest inny i że mamy prawo do tej inności, że każdy ma prawo ubierać się jak chce, każdy ma prawo wierzyć w dowolnych bogów, każdy ma prawo mieć inne marzenia. Nie wolno krzywdzić drugiego człowieka. W momencie, jeżeli nie krzywdzimy drugiego człowieka, jeżeli nie zachowujemy się obscenicznie, jeżeli nie obrażamy niczyich uczuć, mamy prawo żyć po swojemu. I o tym są Wszystkie kolory świata. Widzicie, że zupełnie w innym miejscu się teraz znajdujemy. W naszym domu to jest strych, trzeci poziom domu. I kiedyś tu była rupieciarnia,
A teraz to jest moje ulubione miejsce, ponieważ tu jest dużo światła, mogę sobie oglądać przez okna w dachu niebo. A dlaczego akurat chciałam, żebyśmy się znaleźli na strychu? W związku z cyklem książek, który jest wyjątkowo przez dzieci lubiony. Który pierwsza książka z tego cyklu, to jest Dusta i kamienicy, to była zresztą książka, która była bardzo długo w kanonie lektur szkolnych. Historia o małym duszku, który ma na imię Maciek, który mieszka na strychu starej kamienicy, w której mieszkają oczywiście normalni lokatorzy, dzieci, dorośli. Mieszkają też, gnieżdżą się koty, a na starym strychu mieszka Maciek, który jest takim duchem bardzo nietypowym, duchem, który nie umie straszyć, nie lubi straszyć, jest raczej duchem opiekuńczym, taka trochę niezdara, szczerze mówiąc. I do tej kamienicy się wprowadzają dzicy lokatorzy, są to mrówki faraona, które wszędzie włażą, wszystkim przeszkadzają, mówią bardzo grubymi głosami. I Maciek wymyśla najśmieszniejsze sposoby, co można zrobić, żeby tych dzikich lokatorów się z kamienicy pozbyć. Ja tutaj na czwartej stronie okładki poprosiłam, żeby dzieci wymyślały swoje sposoby na wyprowadzenie mrówek. I dostałam mnóstwo kapitalnych listów, które większość z nich mam do dzisiaj. Tych listów były naprawdę tysiące. I macie kapitalne pomysły. Dostawałam też prezenty dla Maćka. Były to na ogół słodycze, ponieważ duch Maciek jest strasznym łakomczuchem. A więc dostawałam w listach cukierki, lizaczki, gumy do rzucia, a nawet kupony do McDonalda. Dostawałam też prezenty dla sroki Wiesławy, która też mieszka na strychu starej kamienicy i zatruwa Maćkowi życie. No i dla sroki dostawałam oczywiście rozmaite błyskotki, a więc papierki po cukierkach albo własnoręcznie robione bransoletki z drucików, z koralików i tak dalej. I dzieci bardzo chciały przeczytać dalszy ciąg przygód ducha Maćka. Nawet niektórzy czytelnicy podpowiadali mi, co chcieliby, żeby znalazło się w tych dalszych przygodach. Jedna z dziewczynek, pamiętam, że miała na imię Basia i mieszkała w Krakowie, poprosiła mnie, żeby Maciek nie był ciągle takim duchem samotnym, żeby mu znaleźć jakąś narzeczoną. I spełniłam jej prośbę. Basia też mnie prosiła, żeby ta narzeczona miała na imię Karolina. W tej książce Maciek i Ławcy Duchów, Maciek rzeczywiście poznaje duszkę Karolinę i Maciek dostaje zaproszenie na urodziny swojej mamy, która kończy bagatelka, o ile pamiętam, 120 lat. Nie, to niemożliwe. Za 300 lat musi kończyć. 120 to w tej chwili nie jest żaden wiek, słuchajcie. W każdym razie kończy bardzo dużo lat. I Maciek wsiada do pociągu i w przedziale poznaje państwa Ducholińskich, którzy są nieustraszonymi łowcami duchów, którzy zmierzają w tym samym kierunku co on, w kierunku ruin starego zamku, gdzie mama Maćka uwielbia robić spektakle na wieży, strasząc całą okoliczną ludność. I wreszcie trzecia książka, która zamyka ten cykl, którą napisałam, pewnie by nie powstała, gdyby nie pewien Filip, ale to jest naprawdę długa i zawiła historia. Powiem tylko w skrócie, że Filip pisywał do mnie przez wiele, wiele lat z prośbą o powstanie tej trzeciej części i prosił mnie, no i wyprosił, trzecia część powstała, nosi tytuł Duch Maciek detektywem. Filip mnie poprosił, żeby książka była mu ostatecznie zadedykowana i rzeczywiście jest zadedykowana Filipowi. I Filip mnie również poprosił, aby w niej występował. No i to życzenie także spełniłam. Jeden z bohaterów rzeczywiście nosi imię Filip. Tutaj duch Maciek ze swoją ulubioną duszką Karoliną podróżują aż za ocean.
lecą za ocean w pewnej niezwykle ważnej misji. Chodzi o odnalezienie mamy Karoliny. I no i cóż, i przeżywają tam niezwykłe przygody. Maciek musi się zamienić w detektywa, aby odnaleźć zaginioną mamę Duszki. Jest jeszcze jedno pytanie, które zostawiłam sobie na zakończenie. Jaka pisarka jest Pani ulubiona? Muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam historię o Muminkach i często do nich wracam, niezależnie od wieku. Nawet tutaj na strychu też mam taką półkę z książkami, na której się znajduje kilka moich ulubionych książek. I między innymi jest cykl właśnie książek o Muminkach, czyli Tove Jansson, fińska pisarka, która pisała nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Ale te opowieści o Muminkach są dla mnie uniwersalne, można je czytać niezależnie od wieku i często do nich wracam. Mam nadzieję, że też macie jakieś swoje ulubione książki i może w przyszłości, no, marzyłoby mi się, żeby wśród tych ulubionych znalazła się chociaż jedna moja. Gorąco Was zachęcam do czytania, ale oczywiście, ponieważ jest to spotkanie ze mną, to również do czytania moich książek. No i życzę Wam dużo zdrowia i dużo uśmiechu i fajnych wakacji. Może już się dadzą w tym roku wakacje bez maseczek, kto wie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam.